Dzień dobry. Z tej strony ja. Umo. To uczucie, kiedy nie wiesz co mówić. A, piękne. Jest odcinek Back to School. Gdyż tak. Nie, ja po prostu nie mam pomysłu. Więc dlatego to robię. Trochę się stresuję, bo robię takie coś pierwszy raz. Więc no. Proszę, nie bijcie za to, że to wygląda gówno. Błagam. Bez przedłużania po prostu zacznijmy. Pierwsza rzecz jest to torba z jatę, którą dostałam na święta. Wydaje mi się bardzo fajna. Fajnie się nosi. Jest spoko. Jest taka czarna i ma kucią mordkę. Jest git. Tak. Nie, ona już jest taka wypana, gdyż z mojej perspektywy kupiłam rzeczy dopiero wczoraj, więc tak. No, rzeczą są zeszyty. Widzisz, zeszyty są ważne. Jedno z podstawowych rzeczy, które musisz nosić do szkoły, aby pisać w nim. Jej! Jeżeli chodzi o te zeszyty, to zazwyczaj ciebie historię, bo ja je kupiłam rok wcześniej. Ja też myślałam, że poprzedni właśnie miałam te przedmioty, ale jednak nie. Więc ta, nie musiałam w tym roku kupować. Skoro sadzaliśmy na zeszytach, po zeszytach trzeba czymś pisać. Pup! Te długopisy zostały kupione nie tam, gdzie kupiłam zeszyty i inne te, no. Tylko one zostały kupione w biedrze. Tak mnie zauroczyły, że ja musiałam je wziąć. No po prostu nie mogło być inaczej. Więc mamy z brzoskwinką, z awokado, z truskawką, z chmurką, która ma zawieszkę błyskawicy, z chmurką, która ma zawieszkę śnieżki, czy coś w tym stylu. I z chmurką, która ma zawieszkę słoneczka. I jeszcze mam takie długopisy. Więc tak. A skoro są długopisy, też ołówki. Kupiłam też nowe kredki. Dwustronne. Bo uznałam, że takie będą spoko. Tak. Mam też na dodatek drugaczkę, więc jest fajnie. Mam też bloki, gdyż no cóż, musiałam kupić bloki. Ale uznałam, że nie będziemy kupować tak wszystkich, tam wszystkie te przybory do plastyki, tylko cztery bloki, dwa techniczne, z tym jeden kolorowy i dwa rysunkowe, w tym jeden też kolorowy. Wystarczy. A później jakieś tam na przykład farby i inne tego dubelera będzie się dokupywać, jak trzeba będzie. Więc no, takie zakładki na zeszyt. Też są takie kleje mam i kawałek gumki. To jest tyle na razie. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Bardzo proszę o zostawienie subskrypcji, łapki w górę. Komentarz możecie napisać, byłoby mi miło. Więc tak. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.